3, 2, 1, bomba. Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku prasówki 3KQ, a witają Was Kamil Michalik i Piotr Michalski. Dzień dobry. Dzień dobry. Od czego dzisiaj zaczynamy? Prawda wyjdzie na jaw. Często inwestorzy nam zarzucają, dlaczego 2 lata temu remontowali mieszkanie o 5 tysięcy złotych taniej. Teraz muszą remontować to samo mieszkanie za 5 tysięcy złotych drożej. Pokażemy twarde dowody. Tak, twarde dowody, które wynikają z tego, że sprzątałem swoje jakieś stare dokumenty i szpargały i znalazłem taki zwitek paragonów z jednej inwestycji, z jednego remontu, który przeprowadzałem w ostatnim kwartale 2017, czyli no niecałe 2,5 roku temu, no dwa lata temu, dajmy na to. Mhm. Tych paragonów mam kilka, nie ma tam wszystkich produktów, ale przejrzałem z ciekawości takie pierwsze, lepsze z brzegu, które się nie zmieniły przez ten czas, czyli nie było zmiany firmy, nie było zmiany jakości, cały czas produkt jest taki sam, w tym samym opakowaniu, z tym samym kodem produktu na stronie naszego ulubionego sklepu budowlanego, jednego z. No i doszedłem do szokujących wniosków. Nie wiem, czy chcesz je poznać. Umieram z ciekawości. Dobrze, więc od razu zabierając się do pracy. Kompakt WC, taki zwykły, potocznie nazywany kibel z deską wolno opadającą. Kibel taki wolno stojący. Tak, wolno stojący. Nie w zabudowie. Wolno stojący to chyba było jakieś mieszkanie takie raczej budżetowo wtedy. Zresztą takie głównie wtedy wstawialiśmy, nie? Natomiast teraz właśnie bardziej w te zabudowane. Natomiast sprawdziłem, że płaciłem za niego w 2017 pod koniec roku 262,64 zł. A teraz cena sugerowana na stronie sklepu to jest 288 zł, więc tak szybko policzę na 262, 10% do góry. Mhm. Przez 10%, tak, przez 2 lata, no można powiedzieć, bo w sumie mamy początek stycznia, nie? No to tak, przez 2 lata 10%. To jest z takich produktów właśnie, które cały czas używamy. Jeszcze zaprawa do kuchni, łazienki, taka 2-kilogramowa. To jest taka fuga specjalna, tak to się nazywa. Kosztuje ona teraz 80 zł, a płaciliśmy za nią 70 bez paru groszy, czyli teraz kosztuje 79,98, a wtedy kosztowała 69,86, co nam daje wzrost o 14,5% przez 2 lata. Taki standardowy produkt, którego właściwie używamy. Czyli tutaj już można łatwo zauważyć, że na tych droższych produktach ten wzrost cen jest delikatnie mniejszy niż na tych tańszych produktach. Dokładnie, dokładnie tak. 260 zł, tutaj mamy 70 zł. A czy masz coś na przykład totalnie taniego w zakupie? Jakąś taką... Tak, no właśnie teraz mam takie dwie pierdółki. Odpływ brodzikowy. Patrzę na... Tu są te nasze paragony. Patrzę na nim, że 69,28 płaciliśmy, a teraz ten sam odpływ brodzikowy Domopleksu 82 zł bez 2 groszy. No to na szybko licząc 69... 18,3%, czyli właśnie widzimy to, że im tańszy produkt, im tańsza rzecz, tym właściwie ten wzrost procentowy większy, no bo tak te markety działają. Chodzi o to, że duży produkt, płyta GK, worek cementu, coś, co się bierze hurtowo, faktycznie ta cena jest stosunkowo niezła dla klienta detalicznego i on jest skuszony tym, no bo to stanowi gro wydatków, więc jedzie i kupuje. Ale oprócz tego, z racji tego, że market ma praktycznie wszystko, więc bardzo wygodnie jest sobie tam pojechać i wziąć po pojedyncze rzeczy, uszczelki, żarówki i tak dalej, na tych pierdołach marża jest niesamowita, a już była wtedy duża, a teraz jest jeszcze większa. Zamek wpuszczany, czyli taka... Wkładka, tak, 72x55, coś, co się raczej montowało do mieszkań dzielonych na pokoje. Ta wkładka, płaciliśmy za nią 18,28, teraz kosztuje 22 zł, czyli już patrzę, 18,20, o, no to się zgadza, 20,3%
przez dwa lata na takim produkcie. No i mój faworyt, coś czego na pewno wszyscy używają na każdej budowie, to akurat jest z firmy Atlas, ale silikony sanitarne białe czy też bezbarwne. Nie wiem, czy jeszcze nie zmieniła się jego gramatura, bo coś mi się kojarzy, że te silikony miały 300 ml pojemności, ale być może, że jest, że się mylę, więc proszę mnie poprawić w razie czego. W każdym razie, no zakładając nawet, że nie zmieniło się opakowanie, płaciliśmy za silikon 20 zł 98 groszy, dzisiaj w sklepie za 30,98, czyli dokładnie 47,6% wzrostu ceny, prawie 50% przez dwa lata, na takim do przynajmniej kilka na łazienkę schodzi. Oczywiście to nie uwzględnia jakichś tam promocji i tak dalej. Może to jest przypadek na jednym czy dwóch produkcie, że kupiłem taniej, bo akurat było na promocji wtedy, a może teraz to jest taka cena bazowa. No niemniej jednak to tylko kilka produktów, a pewnie jakbyśmy przejrzeli wszystko, może będę miał chwilę, to zrobię i przygotuję jakiś taki wpis, jak to wygląda. Dużo produktów też jest pozamienianych, tak? Zmieniają się kody, zmieniają się producenci, więc my tylko widzimy, że wchodzi coś dokładnie takiego samego, co się tylko nazywa inaczej albo ma jedną zmienioną rzecz i kosztuje 50 zł więcej, no ale nie możemy wtedy nazwać tego podwyżką, no bo nie jest to taki jednorodny produkt. Natomiast tu te przykłady, co podałem, to jasny sygnał na to, że jest drożej. Tak, częstym zjawiskiem jest też to, że producenci zamieniają opakowania, czyli to, o czym ty powiedziałeś na przykładzie tego silikonu. Ja nie wiem, czy akurat to jest słuszne założenie, aczkolwiek nasi budowlańcy też często sugerują, że teraz na przykład muszą kupić tych worków kleju zdecydowanie więcej, bo wtedy był, nie wiem, na przykład 15 kilo, teraz już są pakowane po 12 kilo. Mimo że cały czas budowlaniec w głowie ma cenę za worek, nie kalkuluje per kilogramy i to jest też troszeczkę takie wymijanie tej inflacji. Natomiast jeszcze tak się uśmiechnąłem, bo powiedziałeś, że praktycznie na każdej budowie to się znajduje. Nie wiedziałem jeszcze, że będziesz mówił o silikonie. Myślałem, że chcesz powiedzieć o małpkach, które... które też przeżyły teraz downsizing. Tak. Downsizing, tak. Bo trzeba obejść jakoś nowe prawo związane z dodatkowymi opłatami dla napojów do 200 ml, więc już słyszałem, że są robione 350, ale o obniżonym woltażu, które łącznie dają jakby taki sam efekt mocy, że tak powiem, czyli taki sam efekt upojenia alkoholowego w przeliczeniu na wydaną złotówkę, więc można powiedzieć, że jednak wolny rynek zlikwiduje każdy problem i każdą niszę, w szczególności te narzucane przez rządzących, a prawda przysłowiowego pana Żula, który rano kupuje taką setkę czy dwusetkę, jego nie interesuje właściwie opakowanie, interesuje się woltaż i jeśli producent mu ten woltaż dostarczy, no to w tej samej cenie, no to jest rewelacja. Produkt ma być efektywny i skutek, także. A kolejnym produktem, którego można by poszukiwać na budowie, no to jest Coca-Cola, która też jakby inflacyjnie... Lub Hop-Cola. Tutaj niestety nie da się tego oszukać. Słodzone one są cukrem i od tych napoi już widzimy ceny wyższe. To w zależności od tego, czy robisz bardziej luksusowy apartament, czy raczej takie proste mieszkanie na wynajem, możesz albo spotkać tam Hop-Colę, albo Coca-Colę, albo jakąś Polo-Koktę. Natomiast wszystkie te produkty również będą droższe. Wydaje mi się, że na tych właśnie małych produktach różnice są największe. Czy tutaj krzyżaki jakieś widzę. Takie samo opakowanie krzyżaków było za 6 zł, jest za 7 zł i tak na każdej rzeczy. Jeszcze chcę przejrzeć ceny wyposażenia, bo wydaje mi się, że tam te wzrosty są jeszcze większe niż na budowlance, czyli mam tu na myśli jakieś proste stołki, biurka, stoły, krzesła, więc prześledzę też te paragony, mamy właśnie chyba z przełomu 17-18 roku. Może jakoś się wnioskami podzielę. Tak, na elementach wyposażenia typu meble my w głównej mierze opieramy się w większości przypadków głównie na IKEA i to było widać gołym okiem jeszcze w 2019 roku, na przełomie 2020 roku, kiedy na przykład komody takie z trzema szufladami kupowały. Malm. Tak, malmy po 219 zł, w szczycie kupowaliśmy już po 279 zł, czyli to było praktycznie 30% zauważalne gołym okiem, a IKEA ma na tyle schematyczne te swoje wnętrza i
te karty produktowe, że znasz ceny tych produktów, jeżeli często je kupujesz, a tak jak my kupujemy, wykańczamy po 30-40 mieszkań powiedzmy na pół roku, no to siłą rzeczy znasz ceny tych produktów, więc gołym okiem dało się zauważyć właśnie wzrost cen zakupowych tychże produktów. Jeszcze gdybyś mógł wyjaśnić, czym są krzyżaki. Krzyżaki to są takie małe plastikowe elementy w kształcie krzyża, które wykorzystuje się do kładzenia gresu na ściany, tudzież płytek, w szczególności do łazienek. No i te krzyżyki się umiejscawia tak, żeby płyteczki się ładnie zeszły. Tu się robi fugę, jest wszystko sikalafon. Sikalafon. Świetnie. Tak. Mam taką kartę IKEA Family. W ogóle jestem ciekawy, ile już łącznie wydaliśmy w IKEA. Tam powinno być jakieś takie podsumowanie. Ja chyba wtedy też zakładałem na początku, więc tam mam wszystkie zakupy wstecz. Nie wiem, czy oni to archiwizują, czy właśnie nie usuwają tych starszych. Sprawdzę to. Też mi się kojarzy, że ta komoda kosztowała albo 219, albo 229 i teraz jest pod 300, jakoś 279 czy 289, nie? Dokładnie. Czyli jaki wniosek? Jeszcze szkoda, że nie masz czegoś takiego, być może gdzieś znajdziesz taką pozycję na Paragonie, ale wydaje mi się, że dosyć duży kontrast w stosunku do cen może być jeszcze na drobniejszych produktach, typu na przykład te łączniki do listw przypodłogowych. Takie kątowniczki, łączniczki, które kosztują początkowo, ja pamiętam, że to kosztowało 99 groszy x lat temu. Później już wiem, że sam pakowałem kiedyś do worka po kilka złotych, po 2-3 złote, a tego bierzesz naprawdę na worki, na kartony się tego bierze, wykańczając jedno mieszkanie, a co dopiero przy pewnej skali. Więc wydaje mi się, że tam marże, to nawet może i nie marże, ale po prostu inflacyjnie, nominalnie te ceny produktów mogą być nawet i o 100% wyższe niż w stosunku do roku powiedzmy 2017. To myślałem, że będziesz mówił o tym, co się bierze zawsze, jest w idealnym miejscu, zawsze w każdej IKEA położone ten produkt i każdy go kupuje. To są w takim kwadratowym małym, w takiej kwadratowej małej folijce, takie małe opakowanie z filcami, podkładki pod, podklejki takie pod meble. I kiedyś te opakowania były po złotówce, jak przychodzę do IKEA i patrzę 2 złote, mówię, kurczę, 100% na podkładkach. Oczywiście to są małe produkty, więc no tam nawet jak kupisz tych po opakowań kilkanaście, to nie zbankrutujesz, ale pokazuje to pewną tendencję, nie? Czyli tam, gdzie się da, no kupić to musisz gdzieś tam do mebla, jak nie chcesz, żeby ci szorował po panelach, to musisz to podkleić, więc każdy wrzuci, no i tak się powolutku przesuwa tą granicę bólu u klienta, nie? Dokładnie. Sukcesywnie przyzwyczajamy się do wzrostu cen. To nam się fajnie łączy z twoim ulubionym tematem pod tytułem dodruk pieniądza, pustego pieniądza, inflacja i... Tak, kolega mi fantastyczne 3 wykresy podesłał, którymi się chciałem podzielić z wami słuchaczami. Zacznę od wykresu na przestrzeni ostatnich ponad 100 lat. Pewna korelacja, czy tudzież zależność, którą ukazuje ten wykres, pomiędzy wzrostem podaży pieniądza, tutaj poruszam się w przestrzeni dolara, bo w ogóle dla złotówek takich danych nie ma, zaczynają się na NBP tam jakieś pierwsze dane od ostatnich 30 lat, więc może troszkę za mało, żeby coś pokazać. Tutaj jest ze strony anglojęzycznej FRED, pobrałem sobie M2 Money Supply, czyli podaż pieniądza mierzona agregatem M2 versus inflacja. I taką rzecz, na którą zwróciłem uwagę, która mi się pierwsza jakby rzuciła w oczy, to, że ogromne wystrzały money supply, czyli ogromny dodruk, tak przysłowiowo zwany, no wtedy to był dodruk, bo nie mieliśmy elektronicznego pieniądza w tamtych latach, więc faktycznie to był po prostu przyrost waluty w obiegu. Dwa mieliśmy takie piki. Jeden to był rok 1916, czyli zaraz gdzieś tam w okolicach I wojny światowej i drugi wystrzał
1943, czyli można powiedzieć też środek II wojny światowej. No i wtedy ta podaż zbliżyła się do prawie 20%, powiedzmy 15-18% rok rocznie. Aha, bo na wykresie jest pokazane, ile rocznie przybywa tej podaży pieniądza i to jest wrzucone na taki liniowy diagram. No i mamy na liniowy wykres, czyli prawie powiedzmy 15-18%. I co można zauważyć, dosłownie po kilku latach, około 3-5, tak jak patrzę tu na skalę, od razu spotykało się to z reakcją w postaci wzrostu cen, ogólnie zwanego potocznie inflacją, czyli przełożeniem tego wzrostu wartości, wzrostu ilości pieniądza w obiegu na ogólny poziom cen dóbr i usług w gospodarce. Czyli po 3-5 latach mieliśmy nagły wystrzał. Właśnie najlepiej to widać przy tym 1943, gdzie ogólnie gdzieś tam mieliśmy pewnie też taką wojenną inflację, no bo spadły obroty w gospodarce i tak dalej, i nagle wzrost tej podaży i po prostu strzał z 2 czy 3% rocznie na prawie 20%. No i najciekawsze, co z tego można wyczytać, no to aktualne czasy, czyli 2020, ta oficjalna raportowana inflacja gdzieś tam szoruje po dnie pomiędzy 1 a 0 punktów procentowych rocznie i podaż pieniądza, wzrost rokroczny niespotykany dotąd nigdy wcześniej, przynajmniej w tym okresie ostatnich 100 lat od 1890, tutaj mi wykres pokazuje, czyli w sumie od 130, podaż urosła o 24-25% rokrocznie, no inflacja na razie jest na dole. Nie wiem, jak długo to potrwa, natomiast wydaje mi się, że może to być spowodowane, bo to, że podaż rośnie, to już wiemy, to szkoda bić piany, natomiast może to być spowodowane tym, że właśnie gwałtownie spadło tempo obiegu pieniądza w gospodarce, czyli velocity, to jest drugi wykres, ono spada właściwie tak stale od 2008 roku, natomiast no w 2020 też już można powiedzieć szoruje, i to jest, zmierzy to, jak często jedna jednostka monetarna zmienia właściciela w ciągu roku, tak? Czyli mamy jakąś liczbę jednostek monetarnych, załóżmy 1000 cebulionów i one sobie biegają po tej gospodarce, bo ludzie kupują, sprzedają i sobie wymieniają pomiędzy tym. Jeśli to się dzieje wolno i rzadko, czyli na przykład jak zamkniemy wszystkich ludzi w domu i powiemy im, że nie mogą jeździć do hoteli, nie mogą chodzić na siłownię, na masaże, do kosmetyczki, mogą siedzieć tylko i konsumować treści w internecie, to spada gwałtownie. No, natomiast kiedyś prawdopodobnie przyjdzie odbicie, jakieś ożywienie, jak już będziemy znowu mogli żyć jak normalni ludzie. No i wtedy może to się przełożyć na wzrost cen, bo mamy ogromny wystrzał tej podaży, spadek tempa cyrkulacji, a to te dwie rzeczy według ekonomistów przynajmniej przede wszystkim przekładają się na jakby ogólny poziom cen dóbr i usług. Tutaj jeszcze jakbyśmy wrócili do tego pierwszego wykresu, tego agregatu M2, to też fajnie widać, kiedy po tym takim piku podaży waluty, czyli po tym dużym do druku, ta cyrkulacja pieniądza, ona tak naprawdę zwiększa się, patrząc teraz na ten wykres, myślę średnio po 2, 3, 4 latach, jest ten pik taki inflacyjny. Tak, tak. No bo te rzeczy nie dzieją się w gospodarce od razu, tak? To nie jest, poza tym to też się troszkę zmienia. Wtedy ta kasa z bezpośrednich robót, przynajmniej w Stanach, tam trafiało, tak, zamówienia publiczne ogromne, w szczególności na sprzęt do finansowania, do dostarczania dla stron konfliktu. Dwa, takie zamówienia infrastrukturalne, bezpośrednie stimulusy, czyli też ta kasa dopływała do większej liczby podmiotów działających na rynku, więc też szybciej zaczęła ona krążyć. Dzisiaj Fed ma taki problem, że ich dodruk trafia na rynki finansowe, czyli napycha kieszenie najbogatszych, co sprawia, że najbogatszy tam 0,01% staje się jeszcze najbogatsza, ponieważ oni mają głównie aktywa finansowe, głównie na rynku finansowym, czyli na przykład akcje firm. Mhm.
które kursy szybują, bijąc kolejne rekordy, co sprawia, że tak naprawdę te bezpośrednie transfery nie działają, no bo rola tych transferów jest dwojaka. Po pierwsze, chodzi o to, żeby uciszyć jakby zdenerwowany lud na to, co się aktualnie dzieje, i dwa, no żeby pokonać jakby te skutki kryzysu, czyli żeby nie dopuścić do spadku cen i do wzrostu stóp procentowych, tak? Chodzi o to, żeby one były niskie, tak żeby dalej można było się zadłużać i rolować, czyli głównym zadaniem Fedu jest to, żeby trzymać inflację możliwie jak najwyżej, i to jakby zapowiadają, że to jest ich celem, no ale żeby to zrobić, muszą przekonać jeszcze ludzi do tego, że ona wystąpi, czyli muszą zmienić ich oczekiwania inflacyjne. I dwa, no teraz wujek Biden, to ty wspomniałeś słusznie, zapowiedział, że co będzie dla każdego Amerykanina, a przynajmniej co chce zaproponować? Pieniążki, wujek Joe zapowiedział kolejne stymulusy, a i każdy z Amerykaninów dostanie po 2000 dolarów. Jest to kolejny tego typu stymulus, bo w marcu, w momencie, kiedy mieliśmy pierwsze lockdowny, bodajże po 1300 dolarów to był taki pierwszy stymulus. Albo 1200, tak mi się kojarzy. Tak, teraz już będzie po 2000 dolarów taki stymulus, więc jakby no, wiąże się to z kolejnym dodrukiem. I co ciekawe, założenia rządzących są takie, że ludzie będą wydawać te pieniądze w sposób konsumpcyjny. Natomiast fajnym zjawiskiem, które można było zaobserwować w marcu, czy też w kwietniu, wtedy kiedy te stymulusy były udzielane po raz pierwszy, że na takiej głównej giełdzie amerykańskiej Coinbase zaczęto to badać sobie inwestycje w Bitcoina właśnie na tym poziomie 1300 dolarów. Czyli to, co dostałeś, można było snuć wnioski, że ludzie, którzy nie potrzebowali tych pieniędzy konsumpcyjnych, zainwestowali to w Bitcoina. Więc to też im troszeczkę się rozjechało w kontekście takim założeniowym, że jednak ludzie zamiast wydawać i kupować, no to zainwestowali to w aktywa, które no jak teraz wiemy, troszeczkę są na fali przynajmniej. Tak, są na hajpie, wybiły w zasadzie w każdym tygodniu przebijają swoje kolejne ATH, teraz mamy jakąś tam korektę, natomiast myślę, że to będzie temat na osobny odcinek, w którym sobie opowiemy troszeczkę więcej o tym świecie kryptowalut. Krypto, tak. To jest mokry sen tych elit, żeby teraz przekazać ludziom jakoś te środki, żeby oni poszli i dalej kupowali samochody, telefony, remontowali sobie domy, żeby szła ta kasa na te takie najważniejsze sektory i żeby napędzała dobitą gospodarkę, jednocześnie wywołując wzrost cen, tak by chcieli, natomiast jest część osób, która właśnie ładuje to w krypto, czy ładuje to po prostu na rynek finansowy, więc znowu tak naprawdę to, czego chcieli uniknąć, się spełnia. Ja jeszcze jeden artykuł, czy też film na YouTubie oglądałem, który ktoś podawał dane, że część z tych stymulusów poszła bezpośrednio na spłatę, na taki na nadpłatę bieżących hipotek, co się nie podoba rządzącym, być może, że wprowadzą takie ograniczenie, żeby nie spłacać tymi stymulusami hipotek, bo chodzi o to, żeby wszyscy byli zadłużeni i żeby nie ubywało pieniądza, bo jak spłacamy dług, no to ograniczamy jego podaż, więc nie możemy dopuścić do tego, żeby długi zostały spłacane. Musimy cały czas robić wszystko, żeby długów przybywało i żeby jedne długi spłacać długimi. Wtedy się wszystko kręci aż do samego końca, kiedy ustanawiamy nowy system. Więc co mądrzejsi, wzięli tą kasę, poszli i spłacili do banku, obniżając sobie ratę albo skracając okres kredytowania, ale to nie o to chodziło, więc być może, że na przykład w nowym świecie walut cyfrowych będzie ograniczenie tego, że pewne środki, które zostaną przyznane na twoje konto jako konto obywatela z posiadanym jakimś tam rachunkiem w banku centralnym, że możesz to wydać, ale na przykład tylko w ciągu miesiąca i tylko na pewne rzeczy, na które ci pozwalamy. I zamiast zakrywać półki sklepowe tymi foliami i pokazywać, co możesz kupować, a co nie, po prostu wyłączam możliwość nabywania pewnych dóbr czy spłacania tych hipotek
czy kupowania, nie wiem, krypto za te stimulusy, tak? No bo to jest konkurencja dla systemu, pojawienie się walut cyfrowych, innych, zdecentralizowanych, niezależnych od jednej instytucji. Dokładnie tak. Co, kończymy chyba dzisiejszy odcinek. Zapraszamy za tydzień. Tak, niech się wszyscy oswajają spokojnie z tymi informacjami, niech sobie każdy sprawdzi, czy to, co mówimy tutaj, jest prawda, czy nieprawda, a my w kolejnym opowiemy o naszych spostrzeżeniach odnośnie rynku krypto. To tu się z nami podzielisz chyba, Kamil, co z twoim konikiem znowu. Całe szczęście, że mnie namówiłeś, bo dzięki temu trochę tam się coś zarobiło. Patrzyłeś już na stronę Lambo? Tak, wybrałem sobie takie pomarańczowe, bardzo mi się podoba. Myślę, że teraz jeszcze jak bańka urośnie, to jest szansa, że mi wystarczy chociaż na felgi. Nie ma żadnej bańki, to tylko drobna. Tylko tu demon. Dobra, dzięki piękne wszystkim. Trzymajcie się, cześć. Cześć, czołem.